Ta praktyka jest praktyką pracy z ciałem, procesu, przez który Ciebie poprowadzę. Jest ona związana z konkretną sytuacją w Twoim życiu, sytuacją, która wywołała w Tobie poczucie, że jesteś przyparty do muru, że nie jesteś w stanie się poruszyć i jedyna droga, jedyny kierunek, jaki się pojawia, to jak najszybsza ucieczka z sytuacji, która jest bardzo, bardzo niewygodna, która wręcz w Twoim ciele odczuwana jest jako bolesna. To nagranie pochodzi z artykułu, który pojawił się na moim blogu. Artykułu dotyczącego niezdefiniowanego centrum emocji i tego, jak rozpocząć swój proces odkodowania siebie, wyjścia ze swojego cienia, jeżeli jesteś osobą, która ma w sobie niezdefiniowane centrum emocji. Ponieważ cień przy niezdefiniowanym centrum prowadzi do tego, że unikamy za wszelką cenę jakichkolwiek konfrontacji, jakiegokolwiek stawania do niewygodnych sytuacji z otoczeniem, z drugim człowiekiem. I unikamy tego przede wszystkim dlatego, że osoba, która nas stawia do tej niewygodnej sytuacji, gdzieś na wierzchu możemy czuć, że w tym wszystkim chodzi o karę, o to, że ktoś chce nas ukarać, ale głębiej, kiedy zanurzymy się głębiej, jest to nic innego jak próba ucieczki przed bardzo niewygodnymi, trudnymi i fizycznie odczuwanymi w formie bólu emocjami, które ta osoba odczuwa, a które ty, jeżeli masz niezdefiniowane centrum, wyłapujesz. Zapraszam cię zatem do tego procesu. Jest to bardzo skrócona wersja procesów, które czasem prowadzę ze swoimi klientami na sesjach lub warsztatach. Jest ona na tyle uniwersalna, że będzie pomocna dla ciebie tutaj, w tej pracy. Zacznij od zamknięcia oczu. Wzięcia kilku głębokich oddechów. I tutaj zachęcam cię do tego, byś zaczął oddychać w rytmie przez 4 sekundy głęboki wdech, przeponowy wdech do brzucha. Na 2 sekundy zatrzymujesz to powietrze. Przez kolejne 4 sekundy wydychasz powietrze. I w ten sposób, w tym rytmie, oddychaj przez kolejne 2 minuty, aż do poczucia rozluźnienia w ciele. Możesz liczyć w myślach. To, co jest ważne, to abyś skupiał swoją uwagę na oddechu i na tym, jak on wpływa do twojego ciała i co on w tym ciele robi. Dam ci teraz przestrzeń na to, abyś prowadził siebie w ten stan relaksacji. Jest to bardzo prosta technika, ale niezwykle skuteczna. I zauważ, jak twoje ciało się relaksuje. Jak z każdym kolejnym oddechem staje się coraz bardziej rozluźnione. Następnie skup swoją uwagę w centrum swojego ciała, w centrum klatki piersiowej. I spróbuj sobie przypomnieć sytuację, w której czułeś się przyparty do muru, w której miałeś ochotę uciec i być może to zrobiłeś. Konfrontację, do której ktoś cię stawiał, albo sytuację konfliktową, kłótnię, może ze swoją partnerką, partnerem, z kimś bliskim, może to było w pracy,
Spróbuj sobie przypomnieć, jak to wyglądało. I wraz z głębokim wdechem następnie zanurz się jeszcze mocniej i pozwól sobie poczuć w ciele, jak twoje ciało się czuło. Co się działo wtedy z twoim ciałem? Odtwarzamy to jedynie. To i tak jest w tobie, jest zamknięte w twoim ciele. Będziemy tu uwalniać twojego ciała tym procesem. Głęboki wdech i wydech. I zobacz, w której części twojego ciała czujesz największe napięcie. Gdzie ta sytuacja sprawiła, że pojawił się skurcz, dyskomfort lub wręcz ból w ciele. Jeżeli trudno jest ci znaleźć to miejsce w ciele, spróbuj zeskanować swoje ciało od stóp w kierunku głowy, tak jak to robi rezonans magnetyczny. Powoli, kierując swoją uwagę, zaczynając od stóp i w górę. I spróbuj wyłapać, w którym miejscu jest różnica. I teraz w to miejsce. Głęboki wdech. I wraz z wydechem wejdź w to miejsce. I spróbuj tam oddechem, wdech i wydech, rozluźniać to miejsce. Pozwól sobie na bycie, jakkolwiek mocno dyskomfortowe jest to dla ciebie. Wyobraź sobie, że twoje ciało jest jak małe dziecko. Nie ma zielonego pojęcia, jak sobie z tym poradzić. Ty wchodzisz tam ze swoją świadomością, jak dorosły, który przychodzi do przerażonego małego dziecka i mówi do niego: jest okej, jest okej, jestem z tobą. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I bądź tam przez tyle czasu, ile potrzeba. Nie pospieszaj siebie, nie poganiaj. Zauważ, czego twoje ciało potrzebuje teraz. Jaką chciałoby przyjąć pozycję? Jaką postawę? Pozwól sobie, by to przepływało wszystko przez ciebie, to co czujesz. Ponieważ najbardziej przerażającą rzeczą dla osoby, która ma niezdefiniowane centrum emocji, są emocje. Te trudne, niewygodne, negatywne emocje, które odbiera z zewnętrznego świata. Ponieważ są one niczym sztylet wbijany w ciało. Wywołują fizyczny ból w ciele tej osoby, w twoim ciele. Jednak tak nie musi być. Jest to mechanizm obronny
To unikanie konfrontacji, to unikanie stawania do tego, co niewygodne, jest mechanizmem obronnym, który został wykształcony, kiedy byłeś lub byłaś dzieckiem. Teraz jesteś dorosły, dorosła i możesz zachowywać się inaczej, możesz wybierać inaczej, możesz reagować inaczej. Emocje, które odczuwasz, mają przez ciebie przepływać. Porównuję to często do tego, jakbyśmy szli ścieżką i odczuwali różnego rodzaju zapachy, które pojawiają się w powietrzu. Niektóre są przyjemne, miłe, kojące, a są takie, które są okropne i nie chcemy ich czuć, nie chcemy w nich przebywać. Ale przechodząc tą ścieżką, mijamy je. W pewnym momencie przestajemy je czuć. To samo dzieje się z emocjami negatywnymi. Kiedy puszczamy je przez siebie, jako posmak otoczenia, wówczas zaczynamy się uczyć, że to nie jest nasze i nie musimy tego przyjmować. Czuję to, wyczuwam to, wiem, jak to smakuje. Okej, to smakuje tak i to mi się nie podoba. Ale jest okej i może to przejść przeze mnie, bo to nie moje. Jest to pewnego rodzaju stworzenie poczucia bezpieczeństwa dla siebie. I wdech i wydech. I jeszcze jeden wdech i wydech. I spróbuj zauważyć, jak teraz się czuje twoje ciało. Jak ty się czujesz? Czy coś uległo zmianie? Jeśli potrzebujesz, możesz wrócić do tej praktyki i dać sobie tyle czasu, ile potrzeba, na to, by oddechem uwolnić to napięcie, które jest w ciele, w tej części ciała, w której się to zgromadziło. Dobrego dnia.